Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyborach prezydenckich w Senegalu z doktorem Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory prezydenckie w Senegalu przyniosły zwycięstwo kandydata opozycji wobec poprzedniego prezydenta Makiego Sala, mianowicie Bashiru Diomaye Faye, który uzyskał 54% głosów. Jeszcze zanim przyjrzymy się nowemu prezydentowi, powiedzmy o tym, jak Senegal zmieniał się przez te ostatnie lata, ostatnią dekadę, ponad dekadę rządów Makiego Sala, bo Senegal to jest państwo, które znane jest z tego, że owszem, kolejni prezydenci próbowali różnych metod, żeby umocnić swoją władzę, walczyli z opozycją, ale jednak ostatecznie po dwóch kadencjach ustępowali i odbywały się w miarę wolne wybory, w których właśnie często wygrywali kandydaci mniej lub bardziej opozycyjni. No tak, sam Macky Sall, prezydent przez 12 lat ostatnich, objął władzę właściwie w identycznej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia teraz. Czyli jego poprzedni prezydent też próbował wydłużyć sobie rządy o nielegalną trzecią kadencję. Też spotkał się z wielkim oporem społecznym, z wielką mobilizacją społeczną i wtedy Macky Sall jako twarz opozycji wygrał wybory na fali, jako ten ucieleśnienie tego oporu społecznego i nadziei na rządy lepszej jakości i takie bardziej uczciwe, bardziej trzymające się litery prawa. Po 12 latach znalazł się dokładnie w tym samym miejscu, co jego poprzednik, czyli jako coraz bardziej autorytarny przywódca, który nie chce pożegnać się ze stołkiem i który nasila represje, eliminuje swoich przeciwników po to, żeby utrzymać przy władzy, jeśli nie siebie, najpierw porządkowo siebie samego, później chciał zatrzymać władzę w zaufanym dla siebie kręgu. Tym niemniej i tak zostanie zapamiętany. Zostanie zapamiętany jako ten, który poszedł drogą autorytarną i który chciał utrzymać władzę wbrew prawu. Natomiast jego kadencja tak naprawdę była całkiem niezła. To był niezły przywódca. Stały wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych w Afryce, około 8%. Duży nacisk na rozwój terenów wiejskich, rolniczych. To było może niezbyt widoczne z punktu widzenia stolicy, czy tej jakby młodzieży miejskiej. Natomiast rzeczywiście tutaj miał sporo sukcesów na tym polu. Za jego kadencji odkryto podwodne złoża gazu. Jedne z największych w Afryce, jeśli nie największe, które to dopiero jego następca będzie mógł skonsumować. Za jakieś pół roku ruszy stamtąd faktycznie wydobycie i ma to przynieść Senegalowi duży zastrzyk gotówki. Sall też zacisał się choćby tym, że zbudował kolejkę podmiejską, taką kolej w aglomeracji Dakaru, czy zainicjował budowę takiego super nowoczesnego miasta przyszłości. Te miasta przyszłości jak dotąd się niezbyt udawały w takich miejscach, gdzie wcześniej budowane na takim gołym korzeniu, tym niemniej próbował. Był też przywódcą, prezentował też całą Afrykę jako rotacyjny przewodniczący Unii Afrykańskiej w ubiegłym roku, co było już problematyczne, bo było wiadomo o tym, że chce przedłużyć swoje rządy ponad przepisową kadencję, a jako reprezentant całej Unii Afrykańskiej miał za zadanie opanować plagę przewrotów i manipulacji konstytucyjnych na kontynencie, czyli właściwie miał przeciwdziałać temu samemu, co sam chciał zrobić, więc nie był w tym wiarygodny. No więc jego wynik, bilans jego rządów jest po prostu jest dwuznaczny. Nie był to na pewno kraj w ruinie, nie był to kraj pogłożony w głębokim kryzysie gospodarczym, natomiast wiadomo, że fala i kryzys covidowy i później kryzys związany z łańcuchami dostaw na całym świecie plus efekty wojny w Rosji przeciwko Ukrainie. To wszystko bardzo mocno dotknęło
państwa Afryki Subsaharyjskiej. No i Senegal nie jest tutaj inny. To po raz pierwszy w niektórych regionach Senegalu zajrzało widmo głodu w okresie kryzysu covidowego. No i frustracja młodzieży, która nie ma szans na godne zatrudnienie po ukończeniu studiów. Silna, duża emigracja, choćby to takie łódki rybackie są często stosowane do tego, żeby uciekać z kraju i próbować dostać się na Wyspy Kanaryjskie. Tutaj niemałą rolę w tym odegrali wielcy światowi gracze, tacy jak Unia Europejska czy Japonia, którzy łowili masowo w podstawie umów z Senegalem ryby na senegalskim wybrzeżu. W związku z czym ci rybacy w takich małych łódkach, pirogach właściwie nie mieli co łowić, bo musieli wypływać o wiele, wiele głębiej i o wiele, wiele mniej łowili z powodu tych przemysłowych połowów wielkich potentatów. No, tak mniej więcej rysował się obraz Senegalu pod koniec rządów Macky Sala. No tym niemniej ta historia odporności tego kraju i jego przywiązania jego mieszkańców do instytucji, do państwa jako takiego, jako sprawnie działającej maszyny w pewnych ramach prawnych, była bardzo silna i opierając się autorytarnym coraz bardziej tendencjom Sala, Senegalczycy nie zwrócili się wcale w stronę jakichś, nie wiem, wojskowych, którzy mieliby przeprowadzić przewrót czy jakichś innych cudotwórców wątpliwej jakości, tylko postawili na kandydatów będących wcześniej inspektorami podatkowymi, którzy reprezentowali to takie rzetelne podejście do instytucji. No i tak dochodzimy do wyborów, które odbyły się niedawno. Pierwszym ze wspomnianych dozorców podatkowych jest Ousmane Sonko, który trafił do więzienia, został skazany za korupcję moralną w kontaktach z nieletnimi, jak to określił sąd, zdaje się. No to jest taka inaczej określony, łagodniej gwałt. Chodziło o sytuację w salonie masażu, gdzie miał molestować, krótko mówiąc, młodą pracownicę. I wszystko wskazuje na to, że faktycznie to zrobił, że pomimo tego, że nie został skazany za gwałt, no i poza tym nas tam nie było, więc nie możemy do końca stwierdzić, co zaszło, to jednak późniejsze jego wypowiedzi mocno takie pogardliwe wobec tej ofiary, wobec w ogóle kobiet, rzuciły pewien cień bardzo niedobry na Ousmane Sonko, który był właśnie tą faktyczną twarzą opozycji, autorem alternatywy, którą tej Senegalczycy dostali. No tym niemniej dla kobiet senegalskich stał się problemem. Z punktu widzenia młodych kobiet Ousmane Sonko nie był tym człowiekiem, który byłby reprezentantem faktycznie nowego pokolenia, rozumiejącego współczesny świat i no, grającego na tych samych falach, choćby co aktywne młode kobiety w Senegalu. To może zanim do wyborów, to jeszcze powiedzmy może o pozycji kobiet w Senegalu, bo w parlamencie ponad 40% deputowanych to są kobiety. No, jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet, jest ono niższe niż zatrudnienie mężczyzn oczywiście, ale te proporcje 40% do 60%, nie jest to duża dysproporcja pewnie jak na warunki regionu. Na tle regionu, na tle Afryki Subsaharyjskiej wygląda całkiem nieźle. Natomiast oczywiście jest to kraj w większości muzułmański, raczej konserwatywny, chociaż nie tak jak wiele innych. Kobiety aktywnie uczestniczą w życiu politycznym, bardzo silne są organizacje kobiece. Mieliśmy jedną kandydatkę w tych wyborach, kobietę, która nie uzyskała żadnego znaczącego poparcia, więc pomimo tego, że w takim życiu codziennym w życiu naukowym, gdzieś w biznesie czy w ogóle w sferze publicznej te kobiety są aktywne i widoczne, to jednak jeśli już dochodzi do sfery władzy, to jest to na razie raczej nieprzekraczalna granica. Trudno sobie wyobrazić, żeby kobieta miała zająć kluczowe stanowisko w państwie czy wygrać wybory. To jeszcze o jednym wątku związanym z Ousmane Sonko wspomnijmy. Mianowicie o regionie Casamance, z którego to Ousmane Sonko się wywodzi, w tymże regionie też był prezydentem czy burmistrzem ważnego miasta. No właśnie, pojawia się pytanie o ten konflikt w regionie Casamance, w regionie z ludnością chrześcijańską. Czy on w tym życiorysie politycznym Ousmane Sonko miał duże znaczenie?
Znaczy to stamtąd się wywodzi. Tam był wybrany burmistrzem Żygińczor, czyli regionalnej stolicy. To jest taki trochę zapomniany konflikt, który gdzieś od lat, od wielu dekad już się toczył ostatnio i powraca w jakichś takich mniejszych lub większych falach co pewien czas. To jest taki ruch separatystyczny wzywający do odłączenia tej części Senegalu od państwa. No to jak się popatrzy na mapę, to widać wyraźnie tą różnicę. Mamy Senegal. Senegal jest przecięty właściwie przez małe państewko Gambię, wzdłuż rzeki Gambii i to, co jest na południe od tej rzeki Gambii i od państwa Gambia, między właśnie Gambią a Gwineą Bissau, to jest ta prowincja Casamance, której jest większy udział ludności chrześcijańskiej i która też historycznie była związana, to była też kolonia portugalska, więc ma silne więzy z sąsiednią Gwineą Bissau. To była część oskarżeń wobec niego, zresztą władza Mackiego Salla robiła wiele, żeby obrzydzić wizerunek Ousmane Sonko i jego projektu politycznego, oskarżając go o różne słuszne lub niesłuszne rzeczy, w tym przypadku niesłuszne, no nie można mu zarzucić. Nie można zarzucić jakiegoś radykalizmu takiego antypaństwowego, jak się patrzy na separatystów właśnie z tej prowincji. Więc ta prowincja, która jest troszkę odseparowana od reszty kraju, stała się tym bastionem ruchu, którym przewodzi Ousmane Sonko i w którego zastępstwie, bo on sam trafił do więzienia, ale nie tylko trafił do więzienia, ale też został wykreślony z listy kandydatów i w jego zastępstwie wystartował właśnie Bassirou Diomaye Faye, który też był w więzieniu, natomiast obydwaj oni wyszli z niego 10 dni przed wyborami na mocy amnestii i w gruncie rzeczy, o ile wcześniej Senegalczycy znali Ousmane Sonko jako tego lidera, który elektryzuje, który daje pewną obietnicę młodemu pokoleniu. Bassirou Diomaye Faye nie był postacią szeroko znaną i jakąś taką charyzmatyczną, o której Senegalczycy wiele by wiedzieli. Więc w gruncie rzeczy pojawił się jak na kilka, nieco ponad tydzień przed samymi wyborami, jako ten żywy człowiek z krwi i kości, który zaczął objeżdżać kraj. No i momentalnie przejął to poparcie, które cała opozycja wcześniej pokładała w Ousmane Sonko, co zakończyło się jego spektakularnym sukcesem. No tu można też pewnie domniemywać, że to przełożenie wyborów przez Mackiego Salla, to znaczy to, co Macky Sall ogłosił w lutym, że wybory nie pod koniec lutego się odbędą, ale no właśnie i tu była mowa, kiedy ostatecznie miało to być koniec roku, ale ostatecznie po tym, jak Sąd Konstytucyjny uznał, że to przełożenie wyborów no, jest niezgodne z prawem, wyznaczono datę na koniec marca, to przełożenie wyborów paradoksalnie raczej chyba pomogło kandydatowi opozycji, bo też z różnych przekazów medialnych wiemy, że oburzenie Senegalczyków było jednak ogromne. No co innego, gdzieś tam wcześniej jakieś naruszenia wolności mediów na przykład, a co innego odwoływanie wyborów. Tak, oczywiście. No, cała ta afera, wynikiem całej tej afery było ostatecznie wypuszczenie z więzienia Ousmane Sonko i Bassirou Diomaye Faye i mogli oni faktycznie pociągnąć swoją własną kampanię i wygrać. No, trudniej głosuje się na kogoś, kto siedzi w więzieniu, bo jest to tylko głos symboliczny właściwie. No, nie ma co się łudzić, że on będzie rządzić. Tutaj cała ta drama wokół odłożenia wyborów była tak ewidentnie grubymi nićmi szyta, że wywołała bardzo szeroki opór powszechny, nie tylko wśród zwolenników tych polityków, ale w ogóle. No i też było widać, że stoi za nim pewien plan polityczny, który Macky Sall próbował zrealizować. On wiedząc o tym, że nie ma popularności i że nie ma popularności jego kandydat, którego on wystawił, czyli premier kraju Amadou Ba, próbował w ostatniej chwili, właśnie odkładając te wybory, zawrzeć dodatkowy sojusz z innym ważnym opozycjonistą, który nie był na liście kandydatów, z Karimem Wade, zresztą synem poprzedniego prezydenta. I na to obliczone było cała ta próba odłożenia, przesunięcia wyborów po to, żeby połączyć siły między Amadou Ba, czyli tym kandydatem prezydenckim, i
ważnym opozycjonistom, który dodałby mu swoich głosów. No tym niemniej to wszystko się wywróciło, bo chwilę przed wyborami ten, który miał być tym czarnym koniem, który miał wnieść głosy, odwrócił się od prezydenta i poparł publicznie właśnie Bassirou Diomaye Faye. A zresztą już w samym tym momencie, kiedy wypuścił z więzienia, kiedy prezydent wypuścił z więzienia tych więzionych kandydatów, dla mnie przynajmniej było już jasne, że władza tak naprawdę pogodziła się z tym, że musi władzę oddać. No jak mówili Rzymianie, nec Hercules contra plures, nie, siła w którymś momencie nie wystarczy, żeby przeciwstawić się wszystkim i taka była ewidentnie wola mieszkańców. Zresztą nie chodziło tutaj tylko o personalia, bardziej o radykalne podejście do spraw gospodarki i zarządzania państwem i prowadzenia w ogóle polityki, jaką Usman Sonko i jako jego reprezentant Bassirou Diomaye Faye nieśli. To są kandydaci programu radykalnego, programu silnej zmiany, w odróżnieniu od tego, co próbował prezydent mieszkańcom kraju sprzedać, czyli kontynuacji jako takiego no, dobrego, stabilnej jakiejś perspektywy takiego powolnego wzrostu. Tutaj Senegalczycy jednak wyraźnie postawili na radykalną zmianę, która jest też zmianą pokoleniową. To też jest bardzo ważne w wielu państwach afrykańskich, jest krótko mówiąc odświeżenie elit, dopuszczenie świeżej krwi osób młodych. Prezydent Bassirou Diomaye Faye będzie najmłodszym prezydentem afrykańskim pochodzącym z wyborów. Mamy kilku młodszych wojskowych przywódców, którzy dokonali przewrotów wojskowych, ale będzie najmłodszym wybranym prezydentem, którego jeśli porównać z wieloma zasiedziałymi przywódcami w krajach takich jak Kamerun, Republika Kongo czy Gwinea Równikowa, no, Bassirou Diomaye Faye miał rok czy dwa lata wtedy, kiedy tamci przywódcy obejmowali rządy. Dzisiaj mają już około 90 lat, więc to, no, ten dopływ świeżej krwi jest tutaj bardzo, bardzo ważny, zwłaszcza, że Afryka jest kontynentem młodym, 70% mieszkańców kontynentu ma poniżej 30 lat i zrozumienie potrzeb i problemów młodych ludzi jest tym, co jest konieczne, żeby w ogóle odnaleźć się i jakoś w sensowny sposób kierować państwem. Trzeba powiedzieć, że Diomaye Faye ma 44 lata, Macky Sall jest 20 lat od niego starszy, natomiast Usman Sonko o 10 lat. No i tu pojawia się pytanie o to, czy nowy prezydent będzie niezależnym prezydentem, czy jednak ten wpływ patrona politycznego Usmana Sonko będzie kluczowy. No prawdopodobnie będzie, to znaczy nie wiadomo jeszcze, czy Usman Sonko dostanie jakąś ważną pozycję państwową, na przykład tekę premiera, a zresztą w programie tych kandydatów było radykalne obcięcie znaczenia urzędu prezydenta i przekazanie faktycznej władzy w ręce premiera, który ma po prostu kierować rządem i żeby tutaj była pewna jasność i odpowiedzialność właśnie w rękach premiera. Pewnie tak będzie, natomiast no, myślę, że to dobrze, że tak naprawdę tak to się wszystko potoczyło. To jedno, o czym mówiłem z tym problematycznym wizerunkiem Usmana Sonko w odniesieniu do kobiet, to naprawdę nie wyglądało dobrze. W związku z tym inny, młodszy, bardziej nowoczesny kandydat, reprezentant na czele będzie krótko mówiąc wyglądał lepiej. Oczywiście nowo zyskana popularność przez Bassirou Diomaye Faye da mu silną pozycję taką negocjacyjną. Znaczy, oni byli wcześniej przez lata partnerami politycznymi i wspólnie pracowali jako inspektorzy podatkowi i później wspólnie działali w partii, która nazywa się bardzo, bardzo ładnie Afrykańscy Patrioci Senegalu na rzecz pracy, etyki i braterstwa. Przez 10 lat kierowali tym ruchem, więc mamy tutaj taki jak do tej pory zgrany tandem, no ale jak to w takich sytuacjach często bywa, może okazać się, że dojdzie w którymś momencie między nimi do konfliktu i rywalizacji o władzę, o faktyczną władzę. No a na razie jest to spójny duet, którego w praktyce działanie i realizację tych obietnic i tych propozycji no, będziemy mogli śledzić i
i oceniać. Mówił pan o radykalnych pomysłach na gospodarkę nowego prezydenta. No, trzeba powiedzieć, że Senegal, mimo tego, że notuje duży wzrost gospodarczy, to wciąż jest to kraj, w którym na wsi dostęp do prądu ma niespełna połowa ludności. W całym kraju to jest nieco powyżej 2/3. W mieście 1/3 ludzi żyje w slumsach. Jeśli chodzi o dostęp do bezpiecznej wody pitnej czy do bezpiecznej instalacji sanitarnej, to jest odpowiednio 1/4 i 14% Senegalczyków ma dostęp do tych usług, więc problemy są ogromne. To prawda, natomiast no, chociaż w samej kwestii prądu to była flagowa polityka ich poprzednika, czyli Mekiego Sala, który wyraźnie podniósł ten zasięg dostępu elektryczności gdzieś z połowy mieszkańców do obecnie już ponad 2/3, a mając w planie pełną elektryfikację Senegalu w najbliższych latach, co pewnie się uda ich jego następcom. No tutaj ten radykalizm gdzieś się opiera o parę takich punktów, które budziły duże obawy za granicą, wśród partnerów Senegalu, przede wszystkim we Francji. We Francji, jeśli poczytamy francuskie gazety, to no były pełne przerażenia wizją objęcia władzy przez tandem Sankofaje. Dlatego z paru powodów. No, po pierwsze, oni krytykowali od dawna stan relacji z Francją, stan faktycznej zależności gospodarczej od Francji, jak w wielu byłych koloniach francuskich w Senegalu też dalej trwa. No to Francja z tych potęg kolonialnych najwięcej zachowała z tych dawnych wpływów. No, to niedawno mówiło się o France-Afrique, czyli takiej polityce właściwie kontynuacji zależności postkolonialnej uzgodnionej w czasach, kiedy te państwa uzyskiwały niepodległość, ale Francja gwarantowała sobie bardzo duże wpływy. Przede wszystkim jest to waluta. Frank CFA to jest waluta, której używa wiele państw Afryki Zachodniej i Afryki Środkowej. Jest to kontynuacja dawnej francuskiej waluty kolonialnej. Ten frank CFA był powiązany z frankiem francuskim, obecnie jest powiązany z euro. W związku z tym, dzięki temu nie jest, no, inflacja jest taka jak w strefie euro, czyli ta waluta jest, ma ten walor stabilności, natomiast faktycznie ona daje Francji duże przywileje. Faktycznie rzecz biorąc, te państwa, które używają tej waluty, są takimi rynkami zbytu dla francuskich towarów i pozycja Francji jest tam niezachwiana. Dzięki tym właśnie zależnościom. Państwa więc nie mogą prowadzić ani własnej polityki monetarnej, która należy do tej strefy, no ani nie mogą tak naprawdę wyjść spod tej takiej w cudzysłowie kurateli francuskiej, czy dominacji francuskich firm w gospodarce. I to zmienić obiecywał Osman Sonko, a za nim Bassirou Diomaye Faye. No, krytyka franka CFA jest takim flagowym postulatem tych ruchów i ekonomistów, i aktywistów politycznych, którzy krytykują tą kontynuację, tą trwającą nadal nieuczciwą zależność od Francji, mówiąc o potrzebie uzyskania pełnej faktycznej niepodległości i zależności swobody w podejmowaniu decyzji. Czy faktycznie dojdzie do likwidacji, do wyjścia Senegalu ze strefy franka CFA? Zobaczymy. Na razie w ostatnim czasie ten ton tego postulatu trochę złagodniał. Mowa jest teraz już o najpierw wspólnej refleksji z innymi krajami strefy franka CFA o tym, jak zreformować tę walutę, a jeśli to się okaże niemożliwe, to wtedy wyjść. Dodam tylko, że oczywiście wyjście z tej strefy i utworzenie własnej waluty nie jest niczym strasznym. To już się działo w przeszłości. Sąsiednia Mauretania zrezygnowała z franka CFA w latach 70., utworzyła własną walutę UGIA. I nic się nie stało. No to jest problem Francji, a nie problem tych państw. Sonko i Faye mówią też o rewizji kontraktów z zagranicznymi inwestorami w obszarze wydobywczym. I nie ma co się im dziwić, bo faktycznie w całej Afryce to jest też dziedzictwo czasów kolonialnych, w których no, światowi giganci kontynuują wydobywanie surowców bardzo niskim kosztem, zasysając zyski i generując zyski dla siebie, z czego kraje, w których te zasoby się znajdują, niewiele mają, a jeśli już coś tam zostaje, to napędza to korupcję i kieszenie rządzących, a nie przekłada się na
na poziom życia mieszkańców. Trudno jest wskazać w Afryce państwo, które by zyskało na bogactwach naturalnych. Botswana jest chyba takim jedynym, który rzeczywiście na wydobyciu diamentów zbudowało dobrobyt. Ale większość państw, zwłaszcza takich, które mają ropę czy gaz, nic na tym faktycznie nie zyskało. Mieszkańcy tych państw nie odczuli poprawy, natomiast wielkie interesy zrobili na tym światowe konsorcja. Tutaj jest mowa o tym, żeby po pierwsze renegocjować warunki tych umów, po drugie zwiększyć udział państwa senegalskiego w zagospodarowaniu tych złóż naturalnych. I to też oczywiście jest, włącza jakąś czerwoną lampkę wśród inwestorów czy wśród partnerów zagranicznych. Natomiast z punktu widzenia Senegalczyków jest zupełnie racjonalne i potrzebne. Taka zmiana zresztą zachodzi w wielu miejscach w Senegalu, w takich krajach jak Kongo, choćby Demokratyczna Republika Kongo. Też te umowy są renegocjowane i państwa słusznie chcą więcej zyskiwać, większy mieć udział w zyskach z wydobycia surowców. Więc tak naprawdę to najbardziej, co jest prezentowane jako najbardziej radykalne, z punktu widzenia Senegalczyków wcale takie radykalne nie jest, jest racjonalne i potrzebne. Natomiast no, budzi oczywiście obawy, czy nie dojdzie do takiego zwrotu, zerwania wręcz z Francją czy z Zachodem, do jakiego doszło choćby w sąsiednim Mali, Burkina Faso czy Niger, państwa, gdzie przyjęły władze hunty wojskowe i które radykalnie zerwały współpracę z Francją, a poszły w kierunku rosyjskim. W Senegalu chyba takiego ryzyka nie ma, chociaż oni krytykują Francję i krytykują ten stan zależności z Francją, to są dużo bardziej racjonalni, dużo bardziej pragmatyczni. Nie widać zresztą było nigdzie rosyjskich flag i wśród popierających Ousmane Sonko i Bassirou Diomaye Faye, więc tutaj też ten ton się złagodził w ostatniej prostej. Mówią oni już o przejściu do takiej uczciwej relacji obustronnych korzyści i znalezieniu pewnego wspólnego mianownika. Natomiast no, jest to oczywiście projekt takiego nacjonalizmu ekonomicznego, który jest nakierowany na wewnątrz, na potrzeby, który wzmacnia państwo. Państwo nie cofa się, tylko państwo się poszerza czy rośnie. I jest to podejście, które jest w tym momencie bardzo inspirujące i bardzo nośne. Zresztą prawdopodobnie Bassirou Diomaye Faye stanie się takim kolejnym ucieleśnieniem nadziei na odnowę polityki afrykańskiej. Mieliśmy już kilku w ostatnich latach takich polityków, którzy budzili wielkie nadzieje i stawali się inspiracją w całym kontynencie. To był choćby prezydent Tanzanii, Magufuli, który w początkowym okresie swoich rządów zbudził wielkie nadzieje. I w wielu państwach próbowano go naśladować, czy chciano, czy politycy żartowano, że należałoby go ściągnąć do kraju i poprosić, żeby u nich zrobił to samo, co u siebie. Później był to prezydent Etiopii, premier Etiopii Abiy Ahmed w początkowym okresie swoich rządów. No i teraz oni jednak szybko okazywali się rozczarowaniem i te nadzieje okazywały się płonne. Teraz pewnie Bassirou Diomaye Faye stanie się takim nowym idolem, nowym młodym idolem i nadzieją na odnowę polityki afrykańskiej. No i będziemy obserwować się, czy z tej roli, czy te nadzieje będzie w stanie w jakiś przynajmniej sposób, w jakimś zakresie spełnić, czy okaże się kolejnym dobrze rozpoczynającym, a źle kończącym przywódcą. Będziemy się zatem przyglądać sytuacji w Senegalu. Dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Zachęcamy do słuchania poprzednich rozmów na Podróży bez paszportu z doktorem Jędrzejem Czerepem, ale także polecamy podcast, rozmowę jeszcze w podcaście Granice Dalej, w podcaście Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ z profesorem Łukaszem Jakubiakiem, z którym rozmawialiśmy tak historycznie bardziej o systemie politycznym Senegalu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.